Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z gry Zero Sievert. Właściwie to będzie taki drugi sezon, jakby nie patrzeć, bo ta gra jest przekozacka i trochę w nią graliśmy. To jest taki tańszy zamiennik do Escape from Tarkov. Taki Escape from Tarkov, ale w 2D. Bardzo spoko giereczka. Ostatnio było bardzo dużo update'ów, więc stwierdziłem, że zrobimy sobie drugi sezon. No bo czemu nie? Oczywiście ta gra jest też dostępna na G2A, dużo taniej. Chyba za 38 zł, co jest ponad połowę taniej niż na Steamie. Więc jak komuś się spodoba, to link znajdziecie w opisie. Gramy na Difficulty Survivor, bo już graliśmy, no nie? Tak. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Equipment. Możemy sobie wybrać, czym będziemy grali. Ja myślę, że wezmę sobie trójkę, czyli snajpera, bo mi się snajperem bardzo dobrze grało. Snajper jest kozak. Snajper jest kozak. Dobra, tak to wygląda. Chodzimy sobie takim ludzikiem i mamy inwentarz swój i latamy i strzelamy i dbamy o swoje potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Zaraz zobaczycie wszystko. Ja na razie, na początku, to wezmę sobie broń moją i zarzucę scope'a, bo nie mam, no, nie mam scope'a, a fajnie by było mieć. Będzie kozak, będzie dużo lepiej teraz. Będzie dużo fajniej. Dobra, na jedynkę damy to, a na dwójkę damy to. I myślę, że na trójkę damy jakieś leki. Lekkie. Dużo mam tych leków bardzo. Jedzenia też. Mam masę w sumie. Nie wiem, czy potrzebuję aż tyle, więc sobie do mojego staszu schowam część rzeczy. Na pewno te alkohole, jakieś kawy. Amunicji to możemy wziąć dużo, wiadomo, nie? Leków aż tyle nie potrzebuję. O, to pancerz jest. Pancerz mam też. Dobra, i coś takiego. I z czymś takim możemy iść na pierwsze zadania. Na pierwsze misje. Pogadamy z tym ziutkiem, bo on pewnie nam da właśnie pierwsze zadanie jakieś. Taski. O, pierwsze kroki. Yes. Hey stranger, welcome to the receiver. Dobra, objective. Mam przeżyć jeden raz w lesie i pokonać 5 wilków. Dobra. I w zamian za to dostanę książki, żebym się mógł nauczyć jakichś skillsów. Bardzo, bardzo spoko. Bardzo w porządku. Mi się podoba. Możemy iść. Ta broń jest naprawdę spoko. Patrzcie, mam taki celownik. Dzięki temu będę widział. O, fresh meat. Yes. Hej, Jakim. Co? Wow. A on... Okej, czyli oni się zakładają o to, że ja zginę. No, fajnie. Dzięki, chłopaki. Cześć. Nie chcę z wami nawet rozmawiać. Yo. Idziemy do lasu. I want to leave. Dobra, do foresta. Więc idziemy na raid, tak zwany. Normalnie jak w Tarkowie, jakby nie patrzeć. Tylko że jedziemy ciuchcią i wysiadamy obok pociągu, w miarę tak w środku mapy. Później nam się pokaże miejsce, w którym możemy uciec i możemy się wtedy tam kierować. Na mapie mamy, o, extraction point, tutaj mamy na górze po lewej stronie. Więc w tamtą stronę, o, nie miałem przeładowanej broni. Dzięki za info, Gierko. W tamtą stronę mniej więcej mamy iść, czyli do góry i w lewo. Scope nam daje większy zasięg widzenia. Jak widzicie, ja tutaj na samej górze nie widzę jeszcze drzew. Jak przytrzymam scope'a, to już widać drzewa, czyli mam troszeczkę większy zasięg dzięki temu, że mam scope'a. Trzeba się dużo rozglądać na boki, bo nasza postać widzi tylko to, co jest w zasięgu jej wzroku. Czyli mogą być jakieś potwory za mną i ja ich nie będę widział. Potwory, zwierzęta, ludzie. Tu inni survivorzy są zwierzątka, są gule. No, dużo się dzieje, dużo się dzieje. Tu jakiś domek jest, to sobie wejdziemy i zludujemy przy okazji. Dzień dobry. Oho, garczek, bierzemy, warto brać takie rzeczy, o gwoździe, warto brać takie rzeczy, bo później się też rozbudowuje swojego hideouta, swój domek jakby i są potrzebne, na przykład takie garczki, żeby zrobić kuchnię. O, widzę, że tutaj ktoś mieszka, pali się ogień, o, jest ziutek jakiś, to jest jakiś inny człowiek, znaczy był. Łatwo z wami, goście. No, ojej, ojej, idą jacyś inni ludzie jeszcze. Nie wiem, co to za ziutki, ale... Ale... Nie będziemy pytać. Oj. Oni mnie jeszcze nawet nie widzą, bo jestem tak głęboko w lesie dla nich, że nie są w stanie mnie nawet zauważyć. Dlatego dobrze jest wziąć sobie snajpera na początek. Jest całkiem nieźle. O, proszę. Ile rzeczy z niego wypadło. Jejku. Soldier. Team of... Wow, 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 wow. Dobra. Lutuję sobie, ziomek. Spokojnie.
Bardzo trudno jest czasami znaleźć zwłoki w środku lasu. O, amunicję to sobie weźmiemy właściwie. A broń też. Musimy pilnować, żeby się nie przeciążyć. Już mam 13,5 kilo, a mogę nosić maksymalnie 19,5. To też wszystko zależy od tego, jaki plecak zabiorę ze sobą. Te pancerze... Nie wiem, czy one są lepsze ode mnie. Klas 2, a ja mam klas 2 też. Co to jest? Mina? Wow, pierwszy raz to widzę. To musi być z tych nowych rzeczy. Dobra, z kontrolem się przerzuca szybko. Wiecie co, nie będę brał tych karabinów. Nie będę brał karabinów, bo one są giga ciężkie. Wolę sobie polutować ich po prostu. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Miałem zabijać wilki, a zabiłem już 6 ludzi. Tak czasami jest. Tak czasami jest na rajdach, no. Bardzo dużo rzeczy się dostaje. Kiedyś aż tak dużo rzeczy nie wypadało z tych ludzi. Naprawdę raczej się chodziło i szukało po budynkach rzeczy, a nie w ludziach. O, ten będzie miał lepszy karabin. EC-74U. Fajny, tylko że 3 kilo waży, więc ja go nie biorę. Amunicję sobie wezmę za to. Są też różne rodzaje amunicji oczywiście, różne rodzaje leków, różne rodzaje pancerzy, lepsze, gorsze plecaki. Dobra, tu weźmiemy sobie pistolet może. Jeszcze nie wiem, czy tu ktoś nie będzie. Dobra, nie widzę tu nikogo. I tu też nie. Możemy spokojnie zlutować tą miejscówę. Takie miejsca mają dużo więcej lutu niż ludzie. I na pewno mają lepszy lut. Tu są takie jakby skrzyneczki dwie, widzę. Toolboxy. Więc w nich może coś fajnego będzie. Oj, przeciążyłem się mocno. Nie no, koła to ja nie wezmę. O, co może być dużo warte. Electronic box, fajnie. Będziemy musieli zdecydować, co zostawić. O kurde, silnik. O nie, nie mogę go wziąć. Dobra, bo ja już ledwo chodzę, nie? Ledwo chodzę i promieniowanie mi tu rośnie. Zobaczymy, co oni mają jeszcze. O kurde. Klas trójka. Dobra, to ja biorę. Biorę taki pancerz. 47%. Ja go będę mógł naprawić zawsze, pamiętajcie. O, weapon repair kit. Będę mógł naprawić broń. Dzięki temu. Kurde. Tylko, że strasznie dużo rzeczy jest. Nie mam jakiejś muła tutaj? Co to jest? Rad shield. O, proszę. To sobie mogę użyć. To mi spadną rady. Bo troszeczkę już ich dostałem, jakby nie patrzeć. GM counter mi się tutaj odzywa. No dobra, strasznie ciężko będzie. Muszę część rzeczy wywalić, to na pewno tych ciężkich. To jest chyba bardzo ciężki, 2 kilo waży, no. Kurde, dobra, te miny pozbywam się, nie wiem co to jest właściwie. Weapon repair kit by mi się bardzo przydał. Ale, nie wiem czy dam radę go wynieść. 49%, dobra, to ja wezmę ten od ciebie, dzięki. Dzięki ciutek, dzięki. Co to właściwie jest? Chipsy, mogę je zjeść zawsze sobie. No, zaraz spróbujemy. Wygląda na to, że całkiem niezły rajdzik mi się trafił. Całkiem niezły. Dobra, zjem sobie chrupery. Co za nie zjem, jak sobie zjem. Przeszukamy tego trzeciego ziutka. Co ty tam masz? Okej, on ma jakiś gorszy pancerz. Ja mam przynajmniej z hełmem. O, poduszka. Poduszka się przydaje też do rozbudowy. Kasa. Kasa tu jest. Dobra, ciebie przeszukałem. I ciebie też? Tak, wszystkich. No niezłe mają te karabiny i wszystko, ale trzeba się zawijać. Trzeba się zawijać. O właśnie, kruki przysiadają czasami na ciałach wrogów. Dzięki temu możecie ich łatwiej znaleźć, gdybyście ich zgubili. W tej grze też dużo robi dźwięk otoczenia. Wam trochę zgłośnie to będziecie słyszeli. Oj, picie potrzebuję. Dobra, weź tam pićku, bo mam na żółto. Dźwięki otoczenia robią robotę, bo słychać na przykład kroki, skradanie, strzały z konkretnych kierunków i na tej podstawie można zdeterminować, gdzie kto jest i czy jest zagrożenie i tak dalej. Dobra, musimy jeszcze trochę prosto iść do góry. Wilków na razie nie widziałem, ale to może i lepiej teraz, bo jestem trochę zapchany. A wilki są bardzo szybkie, no chyba, że je dojrzę z daleka. Okej, jakiś wróg. Załatwiam go tylko po to, żeby on mnie nie załatwił. Oj, bo raczej lód to z tego nie będzie. W sensie nie zmieszczę już. Nie zmieszczę na pewno. Oj. Szybkie przeładowanko. No i pierdolę wie, gdzie on teraz jest. Może gdzieś bliżej, może gdzieś dalej. Nie wiadomo tego. Zawsze możemy spróbować obejść. Po prostu. Bez walki. Bo ta walka nam nie jest potrzebna. Ja to tylko ich załatwiłem dla własnego bezpieczeństwa. To większość rzeczy próbujecie zabić. O, królik.
Większość rzeczy próbujecie zabić, więc lepiej być pierwszym, który zabija. I to tyle. A, tu mogę sobie najechać, zobaczyć ile mam czego. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. O, tu jest stasz. Stasz, czyli taka kryjówka z przedmiotami. Warto podejść, sprawdzić co tam jest w środku, bo w staszach często są dobre rzeczy. Po prostu dobre. O, weapon partsy, patrzcie. No. Crab food, to może nie, metal pipe, dobra. Nie będę brał wszystkiego, bo nie zmieszczę. Daleko do wyjścia? Bardzo blisko. Czyli po przekątnej trochę jak pójdę, to powinienem trafić na wyjście. O! Widzę, że tutaj jakaś skrzynka stoi. Jak jest skrzynka, to mogą być też ludzie. O właśnie. Oj! Oberwał! Ale i tak mi trafił. Przeżył jakoś. Może ma lepszy pancerz ode mnie. Trzeba będzie sprawdzić. Może też nie trafiłem go prosto w głowę. Dobra, weźmiemy sobie pistolet. Tutaj promieniowanie tutaj trochę rośnie. Co tutaj macie? O, jakieś stoki do broni. Można sobie zmodyfikować broń. O, proszę. Drugi level, okej. Okay. Wiem, że będzie lepsze. No fajnie, że ja ten trzeci sobie znalazłem. Trochę promieniowanie rośnie, ale damy radę. Spokojnie. Spokojnie, już jesteśmy przy wyjściu. Tu jest pierwszy? Okej. Okay. No to zwyczajnie miałem pecha. Albo też używam słabej amunicji. Bo... O, style level 1. Amunicja też ma swoje typy. Lepsze, gorsze. Ale to też trzeba zwracać uwagę. Im lepsza amunicja, tym łatwiej się ludzi zabija. No chyba, że się trafia cały czas głowy, więc wtedy z górki. Dobra, chyba dam radę to donieść, co? Nie, nie dam rady. Nie dam rady niestety, ale tam to doniosę. No już mogę wyjść. To wychodzę. To wychodzę w takim razie. Co prawda nie zabiłem żadnych wilków, ale przeżyłem pierwszego rajda, więc część będę miał z głowy swojego zadania. Dostałem 155 expa, żeby wbić kolejny level. Potrzebuję 1200. No i 19 tysięcy rublesów wyniosłem. Bardzo dużo pieniędzy. Tak, hello, hello. Więc tak, mogę te rzeczy chować, mogę te rzeczy sprzedawać. O, te ziomki. Hello, udało mi się. No way. No gościu, no i co? A, zrobiłem to. Jej. Oni się bardzo cieszą. No. Bardzo się cieszą, że się mi udało, na pewno. Na pewno. Dobra. Crafting. Musimy zobaczyć, może, jakie rzeczy są do zbudowania, żebym sobie mógł zacząć odkładać itemy. Z tego, co widzę, to ja generalnie nic nie mam praktycznie. Okej. Kit ammo. Co by mi się przydało, tak po prawdzie? Spanko by mi się przydało. Spanko mogłoby mi się przydać. Więc będziemy śledzili itemy. Track sobie zaznaczymy. Wtedy nam się będzie pojawiało, które rzeczy nam są potrzebne. Czyli z tych rzeczy to tylko rura i gwoździe do wyrzucenia. Do skrzynki, a resztę będziemy sprzedawać raczej. Dobra. Tylko trzeba znaleźć teraz tą rurę i gwoździa. Amunicję też sobie mogę wyrzucić, bo amunicja się zawsze później przyda. To wiadomo, bandaże też. O, są tutaj rury i gwoździe są tutaj i tutaj. Dobra, to sobie wyrzucimy. Do kuchni na pewno będę potrzebował jeszcze te łyżki, noże, widelce i garczek. To też warto zostawić. Ten to jest stok, ale do czego? Do bardzo wielu rzeczy różnych. Też można zostawić. To też. A resztę to chyba sprzedam. No. To mi się podświetla. W sumie mógłbym sobie jeszcze śledzić kuchnię, żebym kuchnię też mógł zrobić ewentualnie. Trakuj to. Dobra. To wtedy będzie nam łatwiej z zostawieniem rzeczy. Dobra, to jest do kuchni potrzebne. Co to jest? Infirmary 1. Okej. Okay. Też nam pokazuje, że te rzeczy są potrzebne i to git. Chyba resztę mogę sprzedać po prostu. Ruble sobie też wrzucę. Dobra, cacy. Tacy, cacy. Siema, gościu. Rejdujemy. Ja bym ci coś sprzedał. Aha. A, bo tu jeszcze mam weapon repair kita. Dobra. Sprzedam na razie wszystko. Takich niepotrzebnych rzeczy. To. Dobra, dealuj z tym. Fajnie. Fajnie, spoko. Dzięki, ziomek. Dzięki. To sobie schowamy i idziemy dalej w rajda. Tylko czy ja mam amunicji dużo? 22 mam do tego. Nie jest to jakoś specjalnie dużo, ale może wystarczy. Damy radę. Najwyżej będziemy z pistoletem sobie działać.
Siema ziomek, chcę lecieć do lasu znowu. Musimy zapolować na te wilki, bo to naprawdę jest ważna rzecz, żeby robić te zadania. Bardzo ważne. Tak. Oho. Dobra, gdzie mam wyjście? O kurczę. A, i na górze mam jeszcze jedno. Dobra, to pójdziemy w lewo wzdłuż torów i później na górę. Będzie okejkowo. Skupiamy się na wilkach. Wilki są generalnie w lesie. Ale też trzeba mieć szczęście, że na nie wpaść. Na razie mi się nie trafiło. 5 wilków to jest dużo wilków. Widzę, że mój ziomek się robi powoli głodny, ale nie ma źle. 64 to jest luz. Też trzeba uważać, jak się idzie, bo można jakoś wpaść. Zwyczajnie. Wejść na kogoś tak, o, bo był za drzewem, za kamieniem. I to jest problematyczne niestety. O, to może być obóz, bo jest jakiś ogień rozpalony. Tak jest. Dobra. Wyrwał. Jeden mocno. O, drugi. Cyk. Dobra. To nie są wilki. Ja nie wiem, mam jakiś niefar do tych wilków. Dobra, zmienimy na pistolet i podejdziemy bliżej. Oj. Oj, nie przeładowałem pistoletu. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobrze, że on słabo strzela. A właściwie w ogóle nie strzela. Chce tylko bieg za mną. Okej. Okej, ziomek. A, bardzo słabe. Bardzo słabe. Dobra, to bierzemy, bo już wiemy, że musimy to zabrać. O, mógłbym sobie wziąć to. Zamiast tego. To zawsze możemy sprzedać. Ale to ten Kedry jego na pewno będzie lepszy niż pistolet. Po prostu szybciej będę strzelał. Wiecie. Przyda się. Okej, okej. Dużo zgniłego żarcia. To się przyda, to też. Pyk. Och, amunicja, fajnie. Zakaczami też się fajnie latało. Szczególnie, że na te broni automatyczne też można założyć jakiegoś tam scope'a. I to też mocno pomaga, no nie? Dobra. To mi się przyda. Amunicja zawsze. I tyle. I nara, trzymajcie się. Nie wiem, czy oni tu mieli jakiś loot jeszcze w skrzynkach, czy nie, ale... Nie będziemy tego sprawdzać. Po prostu idziemy dalej. Szukamy wilków. Tutaj jakiś króliczek. No niestety, wilków nie widać. Nie mam szczęścia do wilków dziś. Halo wilcy. Halo. Where are you guys? Wilcy. Jesteście. Radów złapałem trochę, widzę. No, 2,12 na 15. To sporo. Przejdzie mi. Jakoś będziemy żyć. Mapę sprawdzać. Ta mapa mi się... O, już jestem bardzo blisko. Naprawdę bardzo blisko jestem, a wilków nie widziałem. Szkoda trochę. Nie widziałem i też nie słyszałem, bo one wyją. Często. Oj. Oj, co jest grane? Kurde. Wiecie, co jest grane? Radiacja jest grana. Krew z ucha mi leci. Jak powiedział. Tylko, że ja antyradiowe mam tu. Dobra. Dobra. Będziesz żył, ziutek. Będziesz żył. Lepiej ci? No, wygląda na to, że tak. Trzeba uważać na to napromieniowanie. Trzeba uważać. Można sobie kuku zrobić. Kurde, gdzie te wilki? Ale akcja. Ale akcja. Prawdziwe polowanie po lesie. Też nie chcę tak biegać na, wiecie, na shifcie. Bo można. Ale ja nie lubię tego. Naprawdę bardzo łatwo jest w kogoś wpaść. No. Oho. Cyk. Coś tam jeszcze biega? Oczywiście. Oj. No dobra. Miał jakąś osłonę czy coś. Ehe. Cześć, chłopaki. Coś tak czuję, że to już po nich. Całkiem. Znowu tych radów na łapie. Nie mogę ich zlutować, muszę tylko to zabrać. Okej. Okay. O. Dobra, biorę wszystkie te części do broni. Zawsze to się sprzeda. Nie chcę też dużo radów złapać. No już złapałem prawie tyle, co miałem wcześniej. Jest bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo. Okej. Okay. Tutaj są takie ogniki. To są anomalie. Trzeba uważać. Anomalie są znowuż ze Stalkera ściągnięte jakby. Ściągnięte. Inspirowane Stalkerem. Więc trzeba uważać też, jak się chodzi po lesie. Można wpaść w toksyczne, ogniste. Lepiej nie wpadać.
Dobra, tu będą znowu rady, na pewno. Bo są duże konstrukcje i one trzymają rada. No a ja nie widzę tych wilków. O, leci samolot chyba. Wow, tu nie słyszałem o samolotach jeszcze. Airdrop tam jest. Ale akcja, dobra. Fajnie, że to na mapie jest. To idziemy na dół, może dorwiemy airdropa. I przy okazji może znajdziemy jeszcze wilki. Win-win. O kurczę, znowu dużo zabudowań. Trzeba uważać. Idziemy na dropa. Ja będę musiał sobie kostium załatwić, taki, który mi mnie chroni przed napromieniowaniem. I wtedy będzie dużo prościej. Teraz mam całkiem niezły pancerz, bo level 3 pancerza to jest spoko pancerz już. Miałem farta też, że trafiłem akurat takiego chłopa. Dzięki temu będę mniej obrażeń przyjmował. O, fitness mi wzrósł, fajnie. Ale, no minus jest taki, że no nie mam nic takiego przeciwko radowego. O, gul! Ojej! Uch, dobrze, że miałem ten automat na dwójce. No, gule, bardzo szybkie. Bardzo łatwo mogą was zabić. Oj, tutaj cała jaskinia guli jest. Jak widać, całkiem nieźle sobie poradził ten automacik z nimi. Tam jest cała jaskinia. Kiedyś, jak będę miał na was zadanie, to będę was czyścił, ale to jeszcze nie dziś. O. Dobra, trochę zakrzyknął, ale nie zdążył do mnie dobiec. Dobra, patrzymy za tym airdropem. Jeszcze kawałek. Jeszcze trochę. Damy radę, damy radę. Trzeba tylko mocno się rozglądać. O, głupio nie zginął. Dobra, dwóch gości leży. Nie, w prawo nie idziemy. Tam też chyba nie będę podchodził, też będą rady pewnie. No ale kurde, że nie ma jeszcze tych wilków. O, w mordę, ale teren. Tam są takie zielone kryształki i one są sporo warte, ale nie będziemy ryzykowali. Czuję, że dostaniemy wpierdziel od tej anomalii. No tylko nie mów, że gdzieś tam jest ten zrzut. Zrzut chyba jest gdzieś tu. O kurde. Chyba walczą z gulami. No, może tak być. Już przestali strzelać, więc chyba góle wygrały. Trzeba się dobrze rozglądać. Anomalie znowu. Niestety nie widzę żadnego ruchu. Ani guli, ani ludzi. Czy tu mógł być zrzut? Mógł być. O, cały. Ej! Do mnie ktoś strzelił. Ktoś się zginął. Kurde. Kto to był? Ty. Tu bardzo dużo trupów leży. Pewnie gulowych. Więc niezła bitka była. No gdzieś tu był chłop. Weź mnie, nie strasz. Gro. Ptaki sobie tam latają, a ten chłop się gdzieś skirał. Od góry nie podejdę, bo tam są te anomalie. Od dołu nie podejdę, bo jest koniec mapy. Muszę gdzieś stąd go wypatrzeć. A niestety go nie widzę. Więc chyba będzie karabin i na blisko. Spróbujemy. Może się uda. O. O, co to było? Allo. Dobra. Postaramy się tak ostrożnie podejść. Nie wiem, czy to nie jest drop właśnie. Tutaj. Może tego chłopa zabiły góle już. Może. To jest chyba drop. Tak. Tak jest, airdrop. Proszę, proszę. Ej, no. Mogą to być całkiem niezłe rzeczy. O, wilki. Wilki się odezwały. To dobrze dla mnie, bo szukam. Co to?
sektor. Poproszę. Czy ja go nie mogę używać, czy co? Co z nim jest nie tak? Czemu on jest na czerwono? Ej, nie wiem. Nie wiem, guys, czemu on jest na czerwono. Ale jedzenie i picie to mi się przyda. Czemu to jest na czerwono? Jakiś słaby level, czy co? Proszę uważać. Na te wilcy. Może zrobię zadanie jeszcze przy okazji. O, jest. Wygląda, że kogoś zeżarły. Dobra, trzy. Jeszcze dwa. O, gul. Ciao, panie gulu. O, tu jakiś ziutek. Armor level 2. Średnio najesza, ale amunicja nie ta. Dobra. Nie no, muszę to zabrać. Chociaż te rzeczy też może się przydadzą. Co ja mam takiego ciężkiego niby? A, weapon repair kit, bo go nie schowałem 3,5 kilo. No tak. No, nieźle. A to... Nie wiem, nie wiem dlaczego to jest na czerwono. Naprawdę nie wiem. Strasznie dużo innych rzeczy mam. Ja mogę schować. To nie jest lepszy skop od mojego czasem? Możliwe. Trzeba będzie chyba podjąć jakieś decyzje. Nie mogę tego zabrać. A taki fajny jest. Dobra, wywalam Kedra. Wywalam Kedra, bo jest ciężki, wezmę tego. I nie mogę się ruszać. Ajajajajaj. Dobra, ten magazynek to można wywalić. To hangar też. To też. Niech będzie. To jest zwykły magazynek też. Dobra. Część rzeczy to możemy zjeść po prostu. Też dobre. Mam coś do picia tutaj? Bo nie mam nic do picia niestety. Ale w lucie było. Znaczy w tym. Tu było. Więc możemy stąd sobie wypić. Też spoko. A ja w ogóle to mógłbym dużo więcej. A ja jestem też głodny. Dlatego mam minus jeden do... Znaczy minus jeden kilo udźwigu. Więc zjemy sobie coś. I będzie lepiej. Wszystko tutaj zjem. Wszystko. Będę miał plusy może wtedy. Okej. Okay. No, dalej jest głodny. Weź jeszcze to zjedz i będę miał pluski. Z wody już mam plusa. Pół kilo. A teraz z tego minusa się pozbyć i jest git. Dobra, jest dużo lepiej. Teraz zobaczymy tych ziomków. Trochę ich tu było. Proszę, proszę, co my tu mamy? Klasa druga. To możemy jeszcze zjeść teoretycznie. Choć dużo pieniędzy ma. Naprawdę dużo pieniędzy. Sporo, sporo. A to co? Armor Repair Kit. O, proszę. O, proszę. Use. O, nie mogę go naprawić, bo jest za niska. Za niska już są wartości. Kurde, to takie ciężkie jest. 2 kilo. Żal nie zabrać trochę, no ale... Trudno. Może znajdę coś lepszego u kogoś? O, proszę. Ten ile ma? Hunter Philip. Cześć Filipek. Śrubeczki. Nic za bardzo nie mogę zabrać, kurde. No, tak przeszukuję, aby tylko przeszukać w sumie. Ale nic ciężkiego nie zabiorę. Te nakrętki. I. Gwoździe to sobie zabierzemy. Jaki kurde. Na siłownię chyba szedł. Albo wracał z siłowni. Sporo, sporo rzeczy. Sporo rzeczy, idziemy dalej. Czy są jeszcze jakieś wilki w okolicy? Może. Fajnie by było zrobić to zadanko, ale nie zanosi się chyba. Chyba to były wszystkie wilki. Wszystkie trzy. Dobra, ja nie miałem tu ekstrakta drugiego? Miałem. No właśnie. Więc idziemy na drugiego ekstrakta. O, dobra. To były wilki. Teraz tylko ptaki. Ten nie żyje też? Chyba ta. Gdyby mi zaraz nie wstał, nie zaczął ganiać. No... One kogoś zjadły chyba. Tak, jest. Jest jakiś ziutek, którego zeżarły. A że mamy blisko do ekstraktu, to może jeszcze coś sobie dorzucę.
O, style level 2. Nie wiem dlaczego, ale to chyba od przeszukiwania. Dobra, co tu masz? Kacza. Okej. No niestety. Oj, zrobiło się ciemno trochę. Nie mam amunicji do tej broni za wiele. Trzeba będzie uważać. Chyba już mam ekstrakt. Tak. No. No z wilkami się może nie udało, ale i tak było bardzo fajnie. Bardzo fajny run. Bardzo ładnie się to udało zrobić. Może teraz sobie pójdziemy spać, bo już przyszła noc i moja postać jest zmęczona na pewno. Dobra, sporo expa, rubli tak dużo nie było. Okej. Okay. Na pewno musimy zainwestować w plecak. To jest bardzo ważne. Kupić sobie lepszy plecak. Wtedy będę miał lepszy udźwig. Oj, siema, ziomki, co tam? A, oni znowu są zachwyceni, ale przecież to już drugi raz. Drugi raz mówią to samo. Nieźli jesteście, nieźli. Okej. Okay. To może nie tak. Może nie tak, bo ja większość rzeczy to i tak wyrzucę sobie do schowka. Niestety. Bo zbierałem tak, żeby mieć to schowka. To możemy schować. Bardzo dużo pieniędzy przyniosłem, naprawdę dużo. I amunicji również. Amunicję też można sprzedawać. Czemu to jest na czerwono? Nie wiem, o co chodzi. Może o to chodzi, że nie ma amunicji? Nie wiem, naprawdę. Bardzo to jest drogie. Ja nie mogę z tego korzystać za bardzo chyba. Nie wiem. Mod weapon. Czy mogę coś do tego dorzucić? Nie. Dobra, a tu mogę zmienić scope'a na drugiego? Nie. Okej. Okay. Czyli tego scope'a mogę spokojnie sprzedać i to wszystko też mogę posprzedawać na razie. No niby to jest jakieś super wypasione i tak dalej, ale... I tego schowam sobie do szafy. Tak, bo nie wiem co się z nim robi. To sobie pozabieram, spoko. Jedzenie też, wodę jakąś sobie dorzucimy. Sprzedamy te dodatki do broni, ale to lepiej sprzedać u gościa, który ma dodatki do broni. To chyba u żołnierzy się robiło. Ej, Stop Rider, co jest grane? Okej. Okay. Czemu mnie zatrzymał? A ja tam nie mogę iść. Nie mogę tam jeszcze iść spać. To gdzie mam spać? Zawsze tam spałem. Teraz nie można tam spać. Może mogę tu na kanapie, co? Nie. Halo, przepraszam bardzo. Tu jest pan medyk, tak. To jest frakcja medyków. Tam mnie nie wpuszczają. Przepraszam bardzo, gdzie mam iść spać? Zawsze się chodziło spać tam na górę. Chyba, że ja odpoczywam, jak jestem w domu. Nie. Dobra, a tu mnie wpuścisz? Tu mnie wpuścisz, dobra. A tu widzę jakieś wyrko. I tu, i tu, i tu. Tutaj zastawione. Wpuścisz mnie tu? Dobra, wpuści mnie. Okej. Okay. Idziemy spać. 6 godzin? Ja bym do rana dospał jednak. 12 godzin. Niech będzie. Niech będzie. I teraz tak, jak chodzi o plecaki. Były ziomki, co handlowały plecakami. Nie wiem, czy to akurat będzie medyk, ale sprawdźmy, co tam medyk ma. Trajduj z tym medykiem. Okej, ma jakieś plecaki. Spoko, 25 kilo plecak. Mój ma 9 kilo. No, więc dobre plecaki może mieć. Całkiem niezłe. Ten jest 21 kilo sam w sobie. Aha, muszę mieć reputacji 350. Czyli ja w ogóle to mam wszystko zablokowane jak na razie. To nieźle. Ten podstawowy handlarz może ma jakiś plecak po prostu? Weź no, siutek. To ma jakieś plecaki. To ma 11 kilo, 10 i 12. I 9. To bym sobie kupił. 12. Zawsze to trochę lepsze, nie? Tylko czy ja mam tyle rubli? Mam 16. Dobra, dealuj z tym. Niech będzie. Niech będzie. Trochę to zawsze lepiej będzie. Ten ci sprzedam za jakieś grosze. No i to ci sprzedam już. Nie mam dostępu i tak to mam na górę. Dobra, czy ty masz amunicję? Potrzebuję taką, 762-54. To jest to? Tak. Peski. Okej, okay. Trochę są drogie, ale niech będzie. Spoko. Spoko, dzięki ziutek. Przeładuj sobie to. Tutaj drugiej to... A, drugiego pistoletu w końcu nie wziąłem, bo go sprzedałem. Ja to jestem sprytny. Dobra, znajdziemy coś. Idziemy do lasu. Znowu. Szukać wilków. Bardzo to jest ważne. Te wilki muszą dostać w pierdziel. Takie jest zadanie, to wiecie. Trzeba tego pilnować. Dobra, wjeżdżamy tu. O, jakiś typek tam stał już. Jakbym poszedł w prawo, tym go spotkał. Ja jestem głodny od razu.
Na dole ekstrak i tam. Dobra, to idziemy w prawo. Chodź, że na dole będą wilki na pewno. No to idziemy na dół. Zobaczymy, że się uda. Z tym piciem, jedzeniem trzeba coś porobić chyba. Tak, to bardzo. A ja wiem dlaczego. Wiecie dlaczego? Poszedłem spać i zapomniałem o tym, że jak się śpi, bardzo spada jedzenie i picie, a trzeba mu dać śniadanko wtedy. Ja mu nie dałem, tylko sobie poszedłem. Teraz będę chodził z minusami. Dobre zagranie, panie Plax. Dobre zagranie, naprawdę. O, wilki. Ej, ludzie? O, biją się. No jelo. Trzy wilki i gość. No i spoko. Przeszukam sobie. Och, jest Hunter Artem. Armor Class 2. Jejku, ile on miał tutaj zapałek. Po co ci tyle zapałek, Ziutek? To możemy sobie wziąć na 2. Zawsze to jakieś zabezpieczenie będzie. Jak będzie trzeba, to będziemy z tego strzelać, a jak nie da rady z tego strzelić, to po prostu to sprzedamy. Okej, tu są jakieś ziutki. O, kurde. Trochę ryzykuję idąc na dół, ale już za tanie zrobiłem. Okej, tutaj dwa obozy obok siebie. Niedobrze. Na pewno ktoś zwróci na mnie uwagę. Dobra, przeładuję sobie. Póki mnie nie ścigają właśnie. Zaczęli ścigać. Dobra, chyba wszyscy. Chyba Danzo. Mam nadzieję, że z tego drugiego budynku nie podejdą. Ale chyba jest git. Gdzie on był? Tutaj? Tu. Dawaj rzeczy, gościu. Żarcie mnie interesuje. Trochę ze nie zabrałem, wiesz. Bardzo miło by było z twojej strony, jakbyś się podzielił. Dzięki. Dzięki, ziutuń. Easy. Łatwo z wami, goście. Naprawdę. Wow. Złoty wisior jakiś mi wypadł. Ale akcja. No proszę, proszę. Sobie zarobię. O, co to? Pasta. Okej, mleko. Ale zepsute, to ja nie chcę. O, ten ma celownik jakiś. Mogę go rozładować. Tu jakiś ziutek jeszcze? Powinno ich być jeszcze przecież. Przepraszam, gdzie macie kolegów resztę? Wydawało mi się, że was więcej zatłukłem. Niemożliwe. Nie było ich pięciu? Może i było. Powiedz sobie ich teraz znajdź. W tych krzaczorach. No dobra, zlutuję wasz dom po prostu. Po prostu. Leki. Dobrze, bierzemy wszystkie oczywiście. No. Tu jeszcze jakaś skrzynka. Food crate. Dobra, i wchodzimy im do domu. No i tu już nikogo nie ma. Ale jest jakiś toolbox. Same potrzebne rzeczy. No i fajnie, no i o to chodzi. I tak trzeba żyć. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Ja mam daleko. Bardzo daleko mam. Ale damy radę. Damy radę, gracze. Damy radę. Trochę szybko idę, ale rozglądam się mocno. Że się uda. Bez żadnej wtopy. Chociaż czasami są ci panterzy gdzieś schowani po prostu za drzewem i się do nich wpadnie i tyle. Dobra. Wejrzymy na mapę. Możemy iść w prawo spokojnie. O nie. Trochę radiacji tu złapę. Dobra, tu jest takie szersze przejście. Może się uda. I sprintem. Pyk, 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 pyk. O. Okej. Wilcy, wilkowie tam byli. Okej. Dobra. Spoko. Czy ja w ogóle zaglądałem do moich umiejętności? Co to jest? Ło, bierzemy sobie broń na K. Na J były umiejętności, właśnie. A czy to nie tu? Nie. O, tu są skille różne. Ale były też jeszcze takie fajniejsze. Tu są statystyki. Tu to. Tu. Tak, Gunsmith Cooking. Dobra. Dolkie, dolkie. Idziemy, idziemy. Trzeba uważać na wilki, bo one są w stanie bardzo łatwo mnie zabić. Naprawdę bardzo łatwo.
się nawet nie spodziewacie, jak łatwo. Co on tu żarł niby, jak tu nic nie ma do zlutowania? Ciekawe, tutaj też niby coś żarł. I tu już jest do zlutowania. Jakiś paweł sobie tu leży. Biedny paweł. Dobra. O, króliczek. Jest w porządku. Jest w porządku, damy radę. Bardzo bliziutko już. Nic nie słyszę. O. Właśnie usłyszałem wilki. Dobra, skille rosną, no nie? Trzeba tak żyć właśnie. Gdzieś się wbijało takie dodatkowe skille jeszcze. Muszę to znaleźć. Może to nie jest w trakcie rajdu. Ciężko powiedzieć. A może muszę mieć te książki najpierw. Też tak może być. Bardzo dużo anomalii. Ale wyjdziemy. Wyjdziemy i zadanie będzie zrobione. A to bardzo ważne, żeby te zadania robić, no. 12 tysięcy. No, tak by szało. Z levelem trochę mi jeszcze zajdzie. Może dopiero jak wbiję level, to będę miał, wiecie, możliwość dodania. No way. Oni znowu są zdziwieni. Ja nie wiem. Czy ja może... Może ja muszę z nimi pogadać, żeby oni się uspokoili. Nie. Oni po prostu za każdym razem się tak cieszą, aż zginę pewnie. Taski. Pyk. Dobra, co ja bym chciał? Gunsmith. Medycyna. I cooking. Dobra, gunsmith. Niech będzie. Niech będzie. A gain reward. Dobra. Co byś ty chciał? Objective. Collect high quality toilet paper. Dobra. Papier toaletowy. Okej, okay, damy radę może. Może kiedyś damy radę nawet. To ci sprzedam i to... i git. I w sumie chyba tyle mam z tych rzeczy. No, co bym chciał sprzedać? To jeszcze. Dealuj z tym. Trzymaj się. Dzięki. Dzięki, dzięki. Staszujemy te rzeczy potrzebne do zrobienia. I amunicję. Leków mam aż za dużo. Antyrady sobie weźmiemy. Poczekaj, bo to jest... ta amunicja, a nie ta. Dobra. I tu mam podświetloną amunicję. Nie mam żadnej. Fajnie, że to tak podświetla teraz. Mogę to użyć? Gunsmith level 1. No. Teraz możemy w jotkę sobie zajrzeć. Tu są gunsmith. Jest. Allows you to craft ammunition. Ammo producer tier 1 required. And repair kit based on the level. Okej. Okay. No dobra. A tutaj mam pistolet. Co to jest w ogóle? To jakieś levele? Sniper, a jest, dobra. Czyli tu sobie wbijam. Jest, jest, jest. Dostaję tutaj dodatkowe jakieś rzeczy. I mam tutaj scope, view, speed, ergonomics i tak dalej. Czyli dostaję nowe rzeczy. W miarę jak strzelam z tej samej broni. Dobra, te moduły, czy ja już mogę to zrobić? Nie mogę nadal zrobić, wyra? Tani kuchni? Bardzo powoli mi to idzie. Bardzo, bardzo, bardzo powoli. Ale to tak trzeba żyć właśnie. Tamte mnie nadal nie wpuści. Już mam za... Znaczy nadal mam za niską reputację. Może coś do jedzonka picia? Można by, można. Tak, żeby sobie tutaj podbić. To bardzo ważne, bardzo ważne. No i co? I właściwie myślę, że na dzisiaj to będzie chyba tyle. Chyba to będzie tyle. Więc dziękuję za oglądanie. Czekam na komentarze. Trzymajcie się i cześć. Do zobaczyska. Pamiętajcie, że w opisie macie link do tej gry. Jakbyście chcieli sobie ją kupić w dobrej cenie, to jest tam. Hejeczka, pa, pa. Jojo.